Gaśnica w gotowości? Mam nadzieję, że się nie zapali. Wrze, niesamowicie, a smród? Co dopiero dzieje się w silniku? A to inny świat. Czy tak nie powinno być od nowości? To trzeci odcinek w temacie wspominanego egzemplarza Toyota Yaris GR, w którym zamiast 0W20 ASO zastosowało 0W16. Wykonane badania laboratoryjne oleju wykazały, że w oleju po około 3000 km było nie tylko sporo paliwa, ale bardzo dużo ścieru metalicznego. Dlaczego? Więc sprawdźmy to poprzez na przykład test tarcia z użyciem tribotestera RS11. To jeden z wielu naszych autorskich programów testów, w tym przypadku na zerwanie filmu olejowego. Będą badane 4 próbki. A jak dojdzie do utraty smarowania, to w ciągu około 15 sekund test zostanie przerwany. Próbka GR1 to nowy, oryginalny olej 0W16, taki był zastosowany w tym Yarisie GR. Próbka GR2 to 0W20, również nowy olej zakupiony z ASO, olej pobrany z beczki, taki miał być stosowany. Próbka GR3 to używany olej silnikowy z tego Yarisa GR, 0W16 po około 3000 km od wymiany w ASO. Czwarta próbka, co to? Oznaczona jako MM1, to indywidualna kompozycja olejowa dla tego Yarisa GR w technologii Mainano Motorsport i to na aktualne warunki przejściowe. Temperatura testu wszystkich olejów to 100 stopni. Wlewamy, rozgrzewamy olej i zaczynamy. Test próbki GR1, czyli nowego oleju 0W16, ruszył. Początkowo bez siły nacisku, a następnie około 125 N, potem około 272 N i finalnie około 419 N. Test w zmiennym zakresie prędkości, siła nacisku narasta. Mamy już 272 N i po około 15 sekundach stało się silne tarcie, utrata smarowania i test pozostaje przerwany. A jak wyglądają powierzchnie w węzłach tarcia? Spora bruzda, na rolce widać spore zużycie i efekt pittingu. To teraz próbka GR2, czyli nowy, oryginalny olej 0W20 i to samo. Zagrzewamy i zaczynamy test. Najpierw bez siły nacisku, a potem zwiększamy do około 125 N i bez problemów. Zobaczymy, co będzie dalej. Jak nacisk osiągnie około 272 N. Jest i lepiej niż 0W16, bo z tym obciążeniem radzi sobie dłużej. Zobaczymy, czy przejdzie cały program testu. Oj, jednak nie. 25 sekund przed zmianą na większą siłę, przy 272 N stało się test przerwany. A jak wyglądają powierzchnie trące? Jest spora bruzda, rolka również mocniej zużyta i widać efekty pittingu, lecz 0W20 jednak lepiej poradziło sobie niż 0W16. Gaśnica w gotowości. Mam nadzieję, że się nie zapali. Wrze, niesamowicie, a smród? Co dopiero dzieje się w silniku? Tak, to teraz próbka GR3, czyli olej z eksploatacji, używany 0W16 po około 3000 km. Sporo benzyny w oleju, ale chcemy wiedzieć, jak to wygląda. Temperatura 100 stopni osiągnięta i startujemy. Warunki? Program testu taki sam. Początkowo bez nacisku, a potem zwiększamy siłę. Jest 125 N, ale hałas większy niż wcześniej. Ewidentnie na takim oleju z paliwem smarowanie jest dużo gorsze. Powoli szykujemy się do zwiększania siły nacisku, lecz nie, stało się. Około 20 sekund przed zmianą siły i to na 125 N zerwało film olejowy i test wymagał przerwania. To ewidentnie znacznie gorzej niż nowy 0W16, a tym bardziej 0W20, lecz ten olej miał jedynie około 3000 km. Jak wyglądają powierzchnie tarcia? Cóż, musiała powstać bruzda, rolka również spore ślady nadmiernego tarcia i efekt pittingu. Jak sprawdzi się w teście tarcia indywidualna kompozycja olejowa w technologii Mainano Motorsport? Jak w tym Yarisie GR uległa poprawie praca silnika po zastosowaniu indywidualnej kompozycji olejowej? To już w następnym odcinku.